Witam Was serdecznie i cieplutko w ten zimny, zimowy dzień. Dzisiaj wyruszam na polowanie z sukienki na Sylwestra i postanowiłam, że zabiorę Wam ze sobą. Powiem Wam, że byłam już dwa razy na takich wstępnych zakupach, na których kupiłam niestety buty. Chciałam najpierw kupić sukienkę, no ale jak zwykle poszło nie tak, czyli na odwrót, no ale buty były w moim rozmiarze, były piękne, kolor, o którym nie myślałam, bo jest to granat, taki ciemny, wygodne, mam nadzieję, że będą wygodne, super wysokie, super sexy szpile, trzymające w kostce, więc duży plus do tańczenia, dam radę w takich, a nie tylko do stania i podtrzymywania baru. Do tego dokupiłam takie fajne, antypoślizgowe, nie wiem jak to nazwać, nakładki, przylepce. Pierwszy raz będę z tego korzystać, więc powiem Wam, czy to w ogóle jest chwyt marketingowy, czy w ogóle opłaca się coś takiego kupić, przylepić i po prostu korzystać z tego. No ale mam nadzieję, że tak. Kosztowały 5 euro, ale myślę, że w Polsce takie coś będzie dużo tańsze. No może nie dużo, ale na pewno tańsze. Buty z Aldo. Na przecenie. No i tak, jeżeli wyruszam na zakupy, na które takie to są kontrolowane zakupy, tak jak teraz, że po prostu z myślą o tej jednej rzeczy, że to będzie ta sukienka, to troszkę się przygotowuję. I na czym polega to przygotowanie i może Wam się przydadzą do czegoś te rady, a więc zakładam obciskające beżowe rajstopy, bo takie najlepiej się prezentują do każdej sukienki, którą byście nie próbowały. Odradzam Wam podkolanówki, które po paru godzinach jak chodzicie ściskają Wam pod kolanem i tak robi się taka paróweczka, no i nieładnie wyglądają podkolanówki do sukienek. Też odradzam Wam skarpetki, takie prote czy w szkocką krateczkę. No fajnie, fajnie, fajne są do Adidasów, ale nie do sukienki. Nawet żeby to była sukienka Versace, no to myślę, że nawet przy tej sukience no nie będziecie przy takich skarpetach najlepiej wyglądać. Kolejnym punktem jest zrobienie makijażu i to mocniejszego makijażu, no bo jak tak widzicie, no to tak naturalnie, powiedzmy to, no chyba, że ogólnie nie robicie makijażu, no to okej, okay, no to jesteście do tego przyzwyczajone, ale jeżeli nosicie na co dzień makijaż, jest to dosyć mocny i na pewno na wieczór zrobicie mocny makijaż, warto po sukienkę wybrać się też w makijażu, żeby był ten efekt wow, że jak założycie to, no to żebyście widziały wow, w tym zachwycimy wszystkich. I po prostu to jest to, a nie, że wszystko przymierzacie, no i wszystko jest takie sobie. A co jeszcze? No ja pomalowałam jeszcze paznokcie na neutralny kolor, bo nie mam pojęcia, jakie sukienki będę mierzyć, jakie kolory będę spróbować, ale wiem, że długość chciałabym, żeby było coś bardzo eleganckiego, ponieważ wybieramy się z Lucją razem na Sylwestra do hotelu. Więc nie będzie to impreza w domu, tak jak w zeszłym roku na przykład, to było w domu, więc mogłam sobie pozwolić nawet na super mini. No ja miałam shorty w cekiny w tamtym roku i wszystko, jak wiadomo, na domówce, na wszystko, co macie ochotę, nawet, nie wiem, karnawał i możecie się przebrać w maskę, wszystko wypada. To też nie będzie dyskoteka czy właśnie klub, więc też odpada, myślę, takie ekstra mini, w szczególności w moim przypadku, bo jestem dosyć wysoka, no to odpada, więc marzy mi się sukienka do kostek z długim rozporkiem, takim na maksa na nodze, albo taka z przodu krótsza, z tyłu dłuższa, zwiewna, jakiś śliczny kolorek, albo no nie wiem co jeszcze, zobaczymy co będzie w sklepach, no bo marzenia mogą być wielkie, a rzeczywistość niestety, no przeważnie, no to ciężko znaleźć to, co sobie się wymarzy najlepiej, to
no, uszyć u kogoś, jak macie mamę zdolną, albo pieniądze na jakiegoś krawca, no to wtedy najlepiej. No więc zapraszam Was na poszukiwanie sukienki.